Zwolnienie z WF-u w Esce Rock. Ćwiczeń unikają. Kuba Wojewódzki i Agnieszka Szulim. Był taki film całkiem niedawno pod tytułem Mój biegun i nikt się nie spodziewał, że ten film pod tytułem Mój biegun wywoła taką biegunkę. Biegunkę na Krzysztofa Bieguna. Wybił się i wylądował daleko. Austriaccy i norwescy trenerzy z niedowierzaniem kręcili głowami podczas letniej Grand Prix w Wiśle. Krzysztof Biegun powiedział, że tak naprawdę to babcia dmuchała mu pod narty. Cieszy mnie to, że ma bardzo interesujące hobby, lubi jeździć na rowerze, a kiedy już zsiada z rowera, lubi sobie zasiąść przy wideo, konsoli wideo. Tak. Krzysztof Biegun, nasz nowy po Adamie Małyszu i Żyle Piotrze Żyła, nowy idol. Tak, bardzo mi się podoba fragment tej wiadomości, zaczynający się zdaniem: latem tego roku jego talent eksplodował. Tak. Wygrał zawody. Proszę Państwa, mamy ogólnonarodową biegunkę na temat bieguna. Niesamowite jest to, że zadzwonił do nas sam Adam Małysz, powiedział, chce musiał się podzielić biegunie, powiedzieć, że szczęściu trzeba pomagać. Szczęściu też trzeba pomagać. No, wiadomo, że to szczęście jest bardzo ważne w zasadzie w każdym chyba sporcie, nie tylko sporcie, ale Krzysiek bardzo dobrze skacze i to zresztą pokazywał już latem. To jest niesamowite, bo biegun po raz pierwszy w historii wygrał konkurs drużynowy na własnej ziemi, sam. Rozumiesz, że zajął sam wszystkie pierwsze miejsca w konkursie drużynowej w Polsce, bo Wisła Malinka jest w Polsce. Jego idole to jest Adam Sammon Małysz i Simon Aman Małysz. Tak, ja chciałam powiedzieć, że ja, słuchaj, bardzo się cieszę, jak Polacy się skupiają na skokach narciarskich, a nie oglądają piłki nożnej, bo tego oglądać nie ma sensu. Tu chociaż od czasu do czasu jakieś sukcesy mamy ktoś i narodzi się jakiś nowy się skoczek. Wybije. Ktoś się wybije. Tak, w sukcesy Małysza, w osobowość Żyły, to ja już kocham tego chłopca. No właśnie, osobowość Żyły. No. Proszę Państwa, mamy biegun geograficzny, magnetyczny, południowy, północny. Teraz mamy nasz, polski, narodowy. Esca Rock. Zwolnienie z WF-u.